chcemy znaleźć równanie prostej stycznej do paraboli y równa się 3x kwadrat, która to prosta przechodziłaby przez punkt 1, 3 leżący na tej paraboli, ponieważ 3 równa się 3 razy 1 do kwadratu. Prosta ta ma mieć z parabolą dokładnie jeden punkt wspólny i nie być pionowa. Jeżeli styczna ma nie być pionowa, to jej ogólna postać wygląda tak. Y równa się AX plus B. Skoro punkt 1, 3 leży na tej prostej, to 3 równa się A razy 1 plus B, czyli B równa się 3 minus A. Jeżeli prosta ma mieć z parabolą dokładnie jeden punkt wspólny, to układ równań Y równa się 3x kwadrat oraz y równa się ax plus 3 minus a ma mieć dokładnie jedno rozwiązanie. Dla każdego a punkt 1, 3 jest rozwiązaniem układu. Szukamy takiego a, dla którego ten punkt jest jedynym rozwiązaniem. Skoro y równa się 3x kwadrat oraz y równa się ax plus 3 minus a, to 3x kwadrat równa się ax plus 3 minus a. Przenieśmy wszystko na jedną stronę. Otrzymamy 3x kwadrat minus ax minus 3 plus a równa się 0. Wiemy, że jedynka jest rozwiązaniem tego równania, czyli jego pierwiastkiem. Wiemy, bo to sprawdziliśmy. Wiadomo, że jeśli liczba c jest pierwiastkiem wielomianu, to ten wielomian dzieli się przez x minus c. Zatem lewa strona dzieli się przez x minus 1. Możemy zapisać ją w postaci x minus 1 razy coś w drugim nawiasie. W nim musi pojawić się składnik 3x, aby w iloczynie pojawiło się 3x kwadrat. Tutaj na końcu musi wyjść minus 3 plus a. Zatem w nawiasie pojawia się plus 3 minus a. Wobec tego drugim pierwiastkiem jest rozwiązanie równania 3x plus 3 minus a równa się 0. Czyli 3x równa się a minus 3. Podzielmy obie strony przez 3. Otrzymamy x2 równa się a minus 3 przez 3. Mamy więc drugi pierwiastek. Pamiętamy jednak o tym, że nasza prosta ma mieć z parabolą dokładnie jeden punkt wspólny. Czyli równanie może mieć tylko jedno rozwiązanie. Zatem drugi pierwiastek musi być równy pierwszemu. 1 równa się a minus 3 przez 3. Z łatwością możemy teraz obliczyć a, które jest równe 6. Zatem współczynnikiem kierunkowym naszej prostej stycznej do paraboli jest 6. Równanie tej prostej to y równa się 6x plus 3 minus 6, czyli y równa się 6x minus 3. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.